足の目からは逃れられぬ。Jaho! Isayuki z tej strony. Witam wszystkich w kolejnym odcinku w serii Zagrajmy w Demon Slayer The Hinokami Chronicles Kimetsu no Yaiba. Tak jest. Tak jest. Zobaczymy, przekonamy się, czy to będzie już ostatni odcinek, czy jeszcze będzie jeden. Zostały mi tylko 3 albo 4 osiągnięcia do wbicia, żeby mieć wszystkie zdobyte, a tak naprawdę muszę tylko nabić ten chapter i ten na S i mamy wszystko. Bo jak nabijemy wszystkie na S, to dostajemy jeszcze osiągnięcie za nabicie wszystkich na S i osiągnięcie za nabicie wszystkich osiągnięć. Tak to wygląda w tym momencie. Dzisiaj mamy tak, gry rozegraliśmy wszystkie zadania, także jest w porządku. Cutscenki. Przede wszystkim cutscenki. Jedna walka z demonem, która tam na wykrzykniku wisi. Tu nie ma wykrzykników, ponieważ jak wiecie, padł mi dysk, musiałam kupić nowy, przyszedł z opóźnieniem, poinstalować na nim rzeczy, przygotować na nim wszystko, także ho, zeszło trochę. Ale nie przedłużając, robimy, robimy. Zaczniemy tutaj od snów po kolei, zobaczymy jak nam się będzie nagrywać. Yumeni torawareru to wa kono koto da. Mugen resha ni arawareta oni wa 今までの鬼とは異なる方法で俺たちを襲ってきた。まさか一般の人間を手駒として利用するだなんて。卑怯だ。卑怯極まりない鬼だ。言われた通り、切符を切って眠らせました。どうか早く私も眠らせてください。死んだ妻と娘に合わせてください。お願いします。お願いします。いいとも、よくやってくれたね。お眠り、家族に会えるいい夢を。あの、私たちはどうしたら。もう少ししたら眠りが深くなる。それまでここで待ってて。勘のいい鬼狩りは、殺気や鬼の気配で目を覚ます時がある。近づいて縄をつなぐ時も、体に触らないよう気をつけること。俺はしばらく戦闘車両から動けない。準備が整うまで、頑張ってね。幸せな夢を見るために。甘い夢を餌に、人の弱みにつけ込み、心の中に土足で踏み入る邪悪な鬼。必ず、必ず倒さなければ。kolejny teraz。Który powinniśmy wrzucić? Heavenly Feeling. Teraz tutaj, o. Yume no oni ni kokoro no suki o riyou sareta hito tachi. Karera wa jibun jishin no shiyawase na yume no tame ni koudou o okoshita. Shiyawase na yume no naka ni itai kimochi wa wakaru. Ore mo yume no naka ni itakatta.彼らは目覚めてもなお俺に刃を向けたけれど、一人の青年だけは様子が違った。僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。
でも君の夢の中、心の中は温かかった。君たちはこの人の心の化身だね。ここは澄み切っていて心地いい。これは精神の核。なぜ見せるの？僕が探していたから連れてきたのかい？そんな、僕は壊そうとしていたのに、どうして？君の中にいた光る小人が僕の心を照らしてくれた。口調も態度も、そして心の中も、彼からは清らかな匂いがした。その人にはもう害意がなかった。彼はきっと救われたんだろう。よかった、本当に。おお、ナスタンプです。ガッタンゴットン、無限列車で善逸が見た夢とは、ゲッゲッゲン。楽しみだろう、お前たち。俺の夢って、見せちゃうの？あれ見せちゃうの？一体どんな夢を見たんだろう。人の夢なんかどうでもいいぜ。こっちこっち、こっちの桃が美味しいから。白爪草もたくさん咲いてる。お花で輪っか作ってあげるよ。俺本当にうまいのできるんだ、ねずこちゃん。うん、たくさん作ってね、善逸さん。やっほー。途中に川があるけど浅いし大丈夫だよね。川？善逸さんどうしよう、私泳げないの。お、俺がおんぶして一飛びですよ。川だって、ねずこちゃんのつま先も濡らさないよ。お任せくださいだ。どうでうわあ、恥ずかしい。夢を赤裸々に他人に知られるの恥ずかしすぎるよ。勘弁して。何言ってんだこいつ。別に普段と同じだったぞ。嘘、いつもの俺はもっと凛々しいだろ。それはないな。ねえな。Nie bardzo, wcale. Mwahaha. Biedny, biedny. 無限列車で見た深い深い奥の夢。善逸がどんな夢を見てたのか披露してやるぞ。奥の夢？ちょっとそれで大丈夫なの？すっごい恥ずかしいやつなんじゃないの？なんだろう、すっごい恥ずかしいやつって。くだらねえ、しょうもない夢に決まってるぜ。真っ暗だ、真っ暗で何も見えねえ。ちくしょう、何なんだあの金髪のガキの無意識領域は。精神の核は手探りで見つけなきゃならねえのかよ。ふざけんな。なんだ、なんで男なんかが入り込んでやがる。クソ怪獣が。ここに入ってきていいのはねずこちゃんだけなんだよ。殺すぞ。ねずこちゃんはどこだ。知らねえよ。いや、死ねえ。これはまあ別に特になんとも。普通だよな。善逸。お前なんつう夢見てやがんだ。普通じゃねえ。くっさ、俺もすげえ夢見ねえと負けてられるか。
こんなことで対抗心を燃やさなくても。Tak, Zeńcu, Zeńcu, świetny. I Noska, tak, to też będzie dobre. Mugen desha de Inosuke ga mita yume. Omae tachi ni misete yaru zo. Ii zo, ore sama no isamashii yume o oshiete yaru. イノスケの夢か。どうせしょうもない内容だろう。探検隊、探検隊、俺たち洞窟探検隊、探検隊、探検隊、俺たち洞窟探検隊、探検隊、探検隊。おやぶん、おやぶん。どうした？古文その一、その二。あっちから。この洞窟の主の匂いがします。ポンポコ、寝息も聞こえてきますでちゅう。虫いるじゃないか。よし行くぞ、勝負だ。やってん、おやぶん。おいほら、ついてこい古文その三。こっち来い、ほらツヤツヤのどんぐりやるから、ほら行くぞ。コブンどもを従える俺様のかっこよさを見たか。俺そんな顔してるかな。うさぎ耳のネスコちゃん可愛すぎて死にそう。もう一度見せて、もう一度春日井ガラス、ほら早く。いやだね、けっけっけ。いやだ。Odmówił totalnie. Odmówił właściwie.Ten będzie jeszcze lepszy. Kai, kai, oku no yume. Mugen desha de Inosuke ga mite ta yume wa sugoi zo. Ore sama no kakkoi yume o misete yaru ze. Katsumoku shiro. Inosuke no yume. Sore mo motto oku no yume. Donna mono nan da?さあ、どうせ凶暴な化け物にでもなってるんじゃねえの。精神の核はどこよ。何なのよこの無意識領域は。あの気持ち悪い裸イノシシといい、本当どうかしてる。いやなんで無意識領域にいるのよ、裸イノシシが。当たりかよ。すごいな、あっさり追い払っちゃったぞ。しかし夢の中だとますます人間離れしてんな、お前。違う、あれじゃダメだ。あんなんじゃ俺の目指すものには程遠いぜ。体が小さいし、火を吹かねえし、トゲもねえし。さっきのでも十分怖いし、気持ちが悪いわ。No więc tak. Tak by to wyglądało właśnie. Jaki mamy czas?Czas mamy całkiem w porządku. Proponuję podemonić i obejrzeć ostatni chyba filmik tutaj, który mamy. Proponuję Hinokami Tanjiro i Kyojuro Rengoku-san. O! Nie dali nam wybrać poziomu. Aha, tak, pierwszy jest zawsze normalny. Dobra, dobra, dobra.おいのばーし。プロバーもつかちゃいけない。わー。ひやーき。あー。おー、止まうとエイマ。
Przepraszam bardzo, ale co to ma być? O, mam cię! Ale chyba nie będę mieć jaski, bo mnie zdążył trafić. Ale on ma jeszcze jeden pasek. Mate! Kurczę, zdążył mnie złapać, no. O nie. Aha, bo mu już życie zeszło. Dobra. Wow! Wow! Nie będę mieć jaski na pewno. Co tu zaszło? Gościu! Wyluzuj! No i ten na... Dwa? Trzy. No okej. Okay. Już, dobra. Tam, oj. No nie za szybko. A! Wow! Fajne! Unik, unik, unik! 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 Dobra, mam go w ten, ale wow! Gościu się multipli. Może go Rengoku-san dobije. B. Okej. Obejrzyjmy ostatni filmik. Jōgen no Santo no shitou de fukade o otta Rengoku-san wa asahi no naka de hohoemi nagara kotokireta. Sinjirare nakatta. Jōgen to wa are hodo no mono nano ka. Yurusu nakatta. Jibun no muryokusa ga haradatashi katta. Soshite fuhou wa 他の柱たちにも伝えられた。そうですか。煉獄さんが。上弦の鬼には煉獄でさえ負けるのか。俺は信じない。醜い鬼どもは俺が殲滅する。そうか。俺がもっと強かったら、煉獄さんを助けられるくらい強かったら。だけど今の俺には力が足りない。力のない俺はあがくしかない。自分ができる精一杯で前に進むしかない。心を燃やせ炭治郎。前に進め、進もう、思いと共に。Na obecną chwilę najsmutniejsza część w tej grze. No tak, została nam jeszcze jedna ranga, ale to już sobie zdobędę wszystko po zakończeniu serii, którą kończymy jednak tym odcinkiem. Proponuję zobaczyć, jakie mamy nagrody. One oczywiście będą się jeszcze rozwijać w ramach, jakbym grała, wiecie, tutaj są rzeczy do... O, właśnie, Battlefield to moje klinik, trzeba tutaj zrobić różne rzeczy, żeby to odblokować do końca. O! Elegancko. Mamy kolejne zdjęcie. Super. U chłopaków nam tu dwóch brakuje. Tu też już niewiele. Jej!
Tak jest, tak jest. No a tutaj są demonami, trzeba powalczyć. Albo odblokować rzeczy przy pomocy punktów. Ale to by było tutaj wszystko. Jeżeli chodzi o fragmenty wspomnień, to mamy odblokowane wszystkie. I wszystkie też obejrzane. Tak się składa. No a cała reszta, no to już są zdjęcia profilowe, które też mamy w dużym stopniu odblokowane. Jakby to wyglądało w tej chwili. Zakładam, że jeżeli jest tu coś jeszcze nie gotowe, to po prostu odblokuje się z czasem. Tak, tutaj są wszystkie cytaty, rzeczy, które bohaterowie mówią, to też jest do odblokowania i fragmenty muzyczne też przez odblokowywanie tamtych rzeczy. Także, wygląda na to, że kończymy. Już, jarzo! Kimetsu no Yaiba! Hinokami Keppu Tam! Dokładnie. Kończymy, to jest ostatni odcinek serii, jeżeli dojdzie jeszcze jakieś DLC albo coś, w co wątpię, najwyżej grywalne postaci, możemy do tego ewentualnie wrócić, jeżeli będziecie chcieć ewentualnie jeszcze na live pograć, bo jestem za jak najbardziej, to też będziemy sobie jeszcze do tej gry wracać, bo zdecydowanie bardzo mi się podoba. A od teraz na live będą szły smurfy. Zobaczymy czy coś jeszcze, ale smurfy na pewno. A teraz dziękuję wam. Dziękuję wam za wspólną grę w grze, na którą czekałam, to była moja premiera roku dla mnie na kanale. No jeszcze House Flipper, bo to jest taka kanałowa seria, ale jeżeli chodzi o cokolwiek poza House Flipperem, no to była moja gra roku, na którą strasznie czekałam bardzo mocno. Ach, nie mogę się doczekać, żeby wyszli już z drugą częścią, mimo że jeszcze większą ilością ataków i jakimiś kolekcjonerskimi rzeczami. Chciałam kupić tą grę kolekcjonersko na PlayStation 4, jedyne dostępne były z Japonii. Niestety dostawa się nie nada, nie było dostawy do Polski. Tam były figurki chłopaków, takie chibi, dodane do tego, jakieś do PlayStation 4, awatary i takie różności, dlatego ostatecznie skończyliśmy na PC-ku. Ale chyba i tak będę robić i nabijać na full na PlayStation 5 dla własnej satysfakcji, dla osiągnięć. Raz jeszcze dziękuję, życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Yahoo!